występuje Tomasz Rański. Pierwsza formacja to Dominik Kocuła. Uwaga, bo szansa na gola numer 2. Rozkłopana teraz defensywa Podhala. Damian Faboń wyruje krążek na puste bramki opuszczone przez Tomasza Rańskiego. Jest bramka na 3-0. No i kto jest jej autorem? Dla mnie to zagadka, bo akurat tutaj spojrzałem, czy czegoś nie piszecie na shootboxie. No i poczekamy na komunikat speakera. Otyski GKS prowadzi 1-0 z JKH GKS Jastrzębie, a tymczasem mamy tutaj bramkę numer 4. No i tutaj szykuje się prawdziwy pogrom, no bo jeszcze 6 minut do zakończenia tej pierwszej tercji, a Cracovia prowadzi już 4 bramkami. Jeszcze 5 minut i 20 sekund do zakończenia pierwszej tercji. Cracovia prowadzi 4-0. Sebastian Witowski, no i pięknie wykończył tą akcję. I chyba powoli czas w bramce Tomasza Rajskiego powinien się już kończyć. Teraz dobre podanie, ładnie to i Damian Słaboń chyba chciał podawać, ale wyszedł z tego strzał. Równe 9 minut do zakończenia drugiej tercji. Uwaga, szansa na 7 bramkę i jest 7 bramka. Leszek Laszkiewicz, ja dobrze dostrzegłem, pakuje krążek pod poprzeczkę Tomasza Rajskiego. Jest za bramką jeszcze Sebastian Łabus, ale Cracovia nie wywalczyli krążek i rozgrywają go w zamku i jest bramka numer 8. Tam będą dodatkowe emocje, dogrywka, no ale jedno jest pewne, pierwsze punkty straci GKS, a tutaj mamy bramkę numer 9, którą zdobywa Leszek Laszkiewicz. Ładne podanie z boku, no i wykorzystał tą okazję sam na sam z Tomaszem Rajskim. Uwaga, szansa i jest bramka numer 10, a jej zdobywcą Leszek Laszkiewicz, a więc i Laszkiewicz zalicza hat-tricka w tym spotkaniu. No, świetny występ pierwszej formacji Cracovii, która zdobyła dzisiaj 7 bramek.